Dzięki wielkie za pomoc i posłanie tych drani do piekła. Kane, odbiór! Coś nie tak? Ktoś się przemienił na 18. Robimy co możemy, żeby ogarnąć sytuację, ale... Nie będę owijać w bawełnę! Kane, potrzebujemy tej antyzyny na już! Rais obiecał mi dwie skrzynki, Brecken. Dwie skrzynki! Staram się na nie zarobić jak najszybciej. Tylko... Boże, tylko się pośpiesz! Dobra, no to w takim razie... Nie wiem, jakoś w połowie drogi. To dobrze. Chcę, żebyś odwiedził jedno miejsce. Po co? Jeden z naszych patroli zniknął gdzieś w okolicy rynku. To chyba twój problem. Od teraz to też twój problem. Dowiedz się, co z nimi, albo nie pokazuj się tutaj. Nareszcie. Przyjechałem na igrzyska. Jestem z tych, co wołają USA! USA! Harańczycy tego nie cierpią. Śmieszne. Walić ich, co nie? Zagraniczniaki. Nie znoszę ich. Wygląda na to, że Harańczycy też cię nie lubią. Ha, jak się zaczęła ta sprawa z zombie, mówiłem, wow, ale szal. Myślałem, że Raisa w sumie lubię, więc trzymałem się z jego gangiem. Ale potem wszystko się zjebało.
A oni wykopali cię na ulicę z zawiązanymi rękami. To ich wersja. Tak czy siak chcę spróbować w wieży. No i dobra, panie ziomek, jest interes. Ty mnie zabierzesz do lśniącej wieży, a ja ci dam coś, czego nie ma z pewnością nikt w tym całym kebabowym pierciszewie. Dobra, Nick, wynośmy się stąd. Tak! Nick Pesto wraca do gry. Subcio, będzie gides, na pewno. No, to zanim uderzymy do wieży, muszę pozbierać parę rzeczy. Nie, nie mamy na to czasu. Chyba znalazłem twój patrol. Coś rozerwało tych ludzi na strzępy. Przeszukaj ciała. Musisz znaleźć małą kopertę z dokumentami. Uważaj, by ich... Znalazłeś tę kopertę? Jeszcze nie, poczekaj. Oszt w mordę! Oho. Lol. Nie widziałem, że aż taki 1000 przetrwania stać się mi. A, powiedziałem. Młotek, może do potroszenia właśnie. Dobra, mam ją. Dobrze, przynieś mi tę kopertę jak najszybciej. Będziesz naszym bohaterem. Hej ty! Podejdź no tu! Jestem na antenie! Widzisz mnie? Jestem na górze! Musisz mi pomóc! Na igrzyska. Jestem z tych, co wołają USA! USA! Harańczycy tego nie cierpią. Śmieszne. Walić ich, co nie? Zagraniczniaki. Nie znoszę. Wygląda na to, że Harańczycy też cię nie lubią. Ha, jak się zaczęła ta sprawa z zombie, mówiłem, wow, ale szal.
Myślałem, że Raisa w sumie lubię, więc trzymałem się z jego gangiem. Ale potem wszystko się zjebało. A oni wykopali cię na ulicę z zawiązanymi rękami. To ich wersja. Tak czy siak chcę spróbować w wieży. No i dobra, pani ziomek, jest interes. Ty mnie zabierzesz do lśniącej wieży, a ja ci dam coś, czego nie ma z pewnością nikt w tym całym kebabowym pierdziszewie. Dobra, Nick, wynośmy się stąd. Tak! Niech Pesto wraca do gry. Subcio, będzie gites, na pewno. No, to zanim uderzymy do wieży, muszę pozbierać parę rzeczy. Nie, nie mamy na to czasu. Nie mamy czasu na kłótnie, za mną. Najpierw odbierzemy mój kozacki pierścień z czachu. Jeden z głupków Raisa ukradł mi go, kiedy mnie związali. Tak czy siak, wiem gdzie poszli, więc teraz się odegram. To prawdziwe cacko, to jest stary czaszka z oczami z czerwonych kamieni. Pewnie rubiny, albo szkiełka, nie jestem pewien.
kocham sztuki walki. Jestem w tym super, bo trenowałem Hopkido. Myślałem, że to będzie rodzaj podskoku. Wyszło... Daleko jesteśmy do tego? Że do tego broń potrzebna. Ale sensei kazał mi przerwać, bo powiedział, że jestem niebezpieczny dla otoczenia. No, taki jestem mocarz. Z bliska umiem zabić dosłownie każdego. Przerażająca umiejętność, mówię ci. Oto i on, pierścień władzy. Jeden by wszystkimi rządził. Tu mówi wieża. Dobra, pamiętajcie, jeśli nie dacie rady wrócić teraz na czas do wieży, zabierajcie tyłki do najbliższego schronienia i czekajcie do świtu. Powodzenia. Ponoć przy wyjeździe jest potrzebny. Kto by zgadł, nie? A ciążył mi trochę, bo miałem go w tylnej kieszeni i przeszkadzał przy chodzeniu. To go wyrzuciłem gdzieś tu, w tej piekarni. Chyba pamiętam, gdzie to było. Nick, zaczynasz mnie denerwować. Tadam! Chciałbym dostać dolara za każdym razem, kiedy to słyszę. Zmienić miejscówkę. Hej, jest moja American Beauty. Wracaj do tylnej kieszeni. To wszystko? Tak, gotowe. Zatem do wieży, Janie. Jak wpadasz na mistrza, zostawisz ciebie z liścia. Zabrakło fajnych tyle na lepszą imprezkę. Ja wycisnę ze 100, ale przyjąć pomocy. Trochę tu za dużo świrów, lepiej mi pomóż. Staraj się zachowywać przyzwoicie, Nick. Ci ludzie naprawdę wiele przeszli. Spoko, panie Nervous, będę tu pasował. A wiesz czemu? Nie gram sam. Muszę im tylko nadać tempo i kierunek, w jakim trzeba teraz pójść. A oto twoja nagroda. Chcesz parę lekcji sztuk walki? Rzuć tylko hasło. Zrobię z ciebie super zabijakę. Narka, ziom. To mapa. Dobrze.
Wydaje mi się, że Raiz nie jest najpopularniejszą postacią w mieście. Nie, ale to on jest gościem, którego wszyscy się boją. Stare powiedzenie mówi, o wiele bezpieczniej budzić strach niż miłość. Machiavelli. Zgadza się. Koleś był mądry. Torbę. To pójdziemy sobie do... Thank you.
Dobra. Nie wiem, o co tutaj w ogóle chodzi. Dobra. Idziemy tutaj. Dobra, oto plany. Doskonale. Można na tobie polegać bardziej niż na tych ochlejmordach. Rais na ciebie czeka. Może będziemy mieli jeszcze okazję współpracować. Mam nadzieję, że nie. Jeśli okaże się współczucie, uznają je za słabość. Daj im palec, całą rękę. Rozumiesz? Daj ci schronienie. Daję ci chleb, kobiety, amunicję. A ty nie jesteś nawet w stanie wykonać prostego zadania. Powinienem wysłać was wszystkich do dziury. Ach, toż to nasz sługa wieży. Masz coś dla mnie, przyjacielu? Owszem, mam. Twoja kolej na wywiązanie się z umowy. Dwie skrzynki antyzyny. Nie sądzę. Ślepo oddany wieży. Zachowujesz się jak tchórz, Crane. Tchórz poddający się woli fałszywych bogów. Przestrzegasz ich zasad równie bezmyślnie, jak przestrzegasz moich. Jak mały, posłuszny piesek. Hej, mieliśmy umowę. Twoi ludzie potrzebują antyzyny. Teraz bardziej niż dotąd, zakładam. Lecz ktoś, kto trzyma się cudzych zasad, nie jest prawdziwym mężczyzną. Masz. Tyle ode mnie dostaniesz. Obiecałeś mi dwie skrzynki. To tylko 5 fiolek. Jeśli chcesz więcej, mam propozycję. Atletka, Skorpion, Jade Aldemir jest w naszych szeregach. Przeprowadź ją tu. Jest tu arena. Tam ludzie walczą dla naszej zabawy. Chcę, żeby Skorpion walczyła dla nas. Jestem ciekaw, ile potrzeba, żeby osoba jej kalibru pękła. Co? Ja... Nie! Zapomnij, nie zrobię tego! Nie słyszę przekonania w twoim głosie, Crane. Nie podjąłeś jeszcze decyzji, to widać. Będziesz pieskiem i uratujesz mieszkańców wieży? Czy mężczyzną i wybawisz Jade? Cholera.